Siemaneczko, witajcie na moim kanale Topic Mobile Gaming. Dzisiaj gramy w Beastworm Simulator. Tylko że teraz jestem na serwerze publicznym. Przedstawię, kto tutaj jest. Tutaj jest taki ziomek Mariana War, Champion 068, no i ja. Będę przedstawiał, kto jest na serwerze, bo VIP serwer mi już się skończył. I w tym odcinku będę kupował coconut canister. Pierwszy to odbierze, znaczy speedupuje red extrakty. Dobra. Idziemy na to miejsce. Bardzo długo zbierałem. I dzisiaj kupię to, co chciałem. Znaczy, chciałam mieć wszystkie najlepsze itemki, bo fajnie to wygląda i w ogóle tak. Craft item. Ale to fajnie wygląda. Inspire Coconuts. Mamy nowego pasiwa. Jeszcze jeden musi być pasiw, tylko nie pamiętam jaki. Emergency Coconut Shield. Nie wiem jak to działa. O, dobry ten pasiw jest. Na Werwolfu to nie mogę przetestować. Kurde, nie wiem na kim przetestować. Snowbear. Dobra, pyk. Ale tak dobrze wyglądam. No i nic nie działa. Jak to działa, ciekawe. A, dobra, tutaj jest. O! Dobra. Czyli jeszcze mamy Inspire Coconuts, czyli jak rzucimy, jak zbierzemy 5 Inspire tokenów, tutaj jest napisane, to jakby spadałem 5 kokonaty. A, nie ma chyba już kokonatów. Dobra, teraz ja tak fajnie, epicko wyglądam. To jest taki krótki odcinek, ale bardzo fajny, ponieważ... Znaczy, dla mnie to jest bardzo fajny, dla was nie wiem, bo kupiłem coconut canister, teraz wyglądam lepiej. 28 milionów na coconut fieldzie. Ale super. A tutaj? 28... A na Spiderfield ile, ciekawy jestem. 29. Dwa razy więcej po prostu teraz jest. Mega, dobra. Chyba na tym momencie już będę kończył, bo... Tak. Koniec odcinka, to zostawiajcie łapeczki w górę, subskrypcję i komentarz. Do zobaczenia i pa pa.